Halo, halo, siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Moi drodzy, nie było mnie znowu jeden dzień, ale to nieważne, wiecie, czasami musi być taki przestój, ale teraz spokojnie, wracamy do regularnego nagrywania, także nic się już nie przejmujcie, moi drodzy, będzie wszystko picuś, glancuś, świetnie będzie. Korzystając tutaj z chwili waszej jeszcze uwagi, zostawcie łapeczkę i subskrypcję na tym kanale. Ostatnio, jak wam powiedziałem, że mi subskrypcje ubywają i tak miałem smutną minkę, tam tak zmontowałem to. To przybyło mi w ogóle 46 subskrypcji, także zarąbiście, wychodzimy na plus. I jeżeli, moi drodzy, spójrzcie co tutaj się stało. Spójrzcie, czekajcie, dobra, spójrzcie jak to tutaj wygląda. Widzieliście? Tu był mój domek, teraz nie ma mojego domku. Jeżeli chcecie wiedzieć, co się stało z moim domkiem, to wejdźcie do Mateusza, Hama z Bereźnego. Co się stało z tym domkiem. Także, ja już was nie zanudzam, przechodzimy do odcinka. Weźmiemy sobie Mateusza, zejdziemy po Mateusza, bo mieliśmy iść sprawdzić, co było w tym pomieszczeniu, w tym laboratorium takim, które jest tam pomiędzy, tam gdzieś jest pomiędzy tymi dwoma górami umiejscowane. Mieliśmy ostatnio wbić, ale był serwer z modami, na którym też jestem, na którym gramy, i był odcineczek z serwera, także nieważne, idziemy to sprawdzić. Mateuszu, halo. Halo. No, dzień Mateuszu, poczekaj, ja tu wszystko jestem uzbrojony, tak. Witaj, Mateuszu. Kopelat, jak patrzę, to mi się już żigać chce, jak patrzę na ciebie. Chodź, idziemy sprawdzić. Chodź, idziemy sprawdzić, bo ja nie chcę iść sam. Jest laboratorium, widziałeś może go, czy nie? No, takie pomiędzy twoim materiale. No właśnie, pomiędzy dwoma skałami. Ja obiecałem widzom, bo to było jak wracałem na Łysą Krainę i tam widziałem to wszystko, tutaj się pozmieniało. W ogóle patrz, łeb pandy jest zamiast twojej. Rybol to jest, coś tak, przecież to jest sprawka rybola. No, a kogo innego? A jego głowa to ten, to musi być jego ten. Tutaj jest w ogóle wieża powstała, no i tam patrz, w oddali widać to takie laboratorium. I chciałem sprawdzić właśnie z widzami, co tam jest? Cześć, gdzie? Tam, tu, chodź tu. Ja nie widzę, świat mi się nie załaduje. Aha, bo ty nie masz takiego render dystansu. W ogóle się tepłeś do mnie, co jest grane. Dobra, biegniemy tędy. Ja nie chcę tam iść sam, bo obawiam się po prostu, że może mnie coś capnąć i napaść, także będziesz mi potrzebny. Kurde, ja myślałem, że sprintu nie mam, chciałem już jeść, a to po prostu ten bekon przestał działać. Cóż mnie bijesz, jak cię piznę zaraz. Ty, ale dobra. Tam jest portal. Tak, tam jest portal, stary. Ja to widziałem, w ogóle chodź, ja to widziałem jakoś tędy, tu z tej góry. Tam zajrzałem do środka i no, jest ciekawie i zastanawiam się, miałem się cię pytać, ty tego nie budowałeś, co nie? No chłopie, ja to widzę pierwszy raz. Znaczy widziałeś już u mnie na odcinku, mówiłeś, ale... No ale na własne oczy, w sensie, żebym tu przyszedł. Aha. Owca tu jest, ciekawe po co. Tutaj się jakiś kominek pali. Cóż mnie bijesz, jak cię prasnę. Nie, to wydaje ci się, to nie ja. Wydaje ci się. Dobra, i takie coś, tu jest portal, jakieś obrazy są, widziałem. Tutaj jest... Dobra, co to, ale jak tam wejść? A drabinka tam wejść? O, tu są portale, znaczy te portale, obrazy. Tu są schody i drabinka, no ale nie wiem. I tu są jakieś skrzynki, to co, wchodzisz pierwszy może, co? Dobra, to ja pójdę jako ten zwiadowca. Idź, bo ty masz lepszą zbroję, ty masz całą netherite'ową, ja jeszcze nie mam całej, bo jeszcze nie zebrałem tyle netherite'u. Ale wszystko przed nami, moi drodzy. Idź, ja idę za tobą. Uważaj. Coś harczy. Harczy. Czyli tu jest jakiś magazyn. Magazyn, jakieś skrzynki tylko. Jesteś nie, równie. Nie ma. Nie ma nic, dobra, dawaj do góry, leć tam. Nic się nie bój. Ty, ładnie, co mnie bijesz? Jest! Pomocy! Impreza tu jest, widzę! O, impreza. Ziomka chyba zabiera. O kurde, ujderowe szkielety. Shulker te! Shulker boxy. Nie, zostaw je, bo to nie jest nasze. Zostaw, spokojnie. Ale one się śmiesznie otwierają, zarąbiście. Pierwsza widzę shulkera, kurde stary. Tu są jeszcze jakieś portal? Takie obrozki. Obrozki, o, piękne. Ale tutaj nic nie ma, tutaj są jakieś te, popatrzcie. Tu jest ta Widerowa, ta? Widerowa róża, czy jakoś tak się to nazywało? A, mlecyk. Mleczyk. Tu są jakieś takie, to jest podwieszone na takich tych. Jak berety. Tutaj jest woda. Nie, ale tu musi być coś więcej, stary, wątpię, żeby tu był ten. No, to by tak. Czyżby tak kolejne miejsce Herobrine'a? Jak myślisz? No całkiem prawdopodobne. Poczekaj, ja się tutaj ustawię. Czy ty coś tutaj widzisz podejrzanego? No. Tutaj w ogóle te obrazy są podejrzane dla mnie. Patrzcie, tu jest Wither na tym obrazie, a tu jest jakaś czaszka. I to już może nam dawać, wiesz, znak o jakimś czarnym charakterze, który tutaj nas może nawiedzać, że tak powiem. Ty! Przeszedłeś przez obraz!
Patrz. Jak tu? Jest przejście. Przez schodek tak wpadłem. Patrz. Faktycznie. A drugi? Ty, w drugim też jest, stary. Dobra, ty z lewej, a idę z prawej. I zobaczymy, co się stanie. Idziesz? No idę. Ja idę na kucaku. To ty byłeś, jak się zlinkłem. Cholera jasna. Dobra. A słuchaj. A tu coś jest, stary, tu. Ty, ale jakie zejście, co? Tu coś nie gra, stary. Co ci nie gra? No bo to tak wygląda jak na opuszczone. No bo jest, znaczy nie no, wygląda to ładnie. Wygląda to ładnie, ale nikogo tu nie ma, ale kominek się pali. Jakby to było opuszczone, to mi się wydaje, że... Wszystkie skrzynki puste. Ale może to jest świeże i ktoś się właśnie jeszcze nie wprowadził. To właśnie są, wiesz, na dwoje babka wróżyła, jak to się mówi. No właśnie, no właśnie. Ale patrzcie, tutaj jakby to był Herobrine, to patrz, jakie by tu miało miejsce obserwujące na naszą wioskę całą. Patrz, widzisz tu jeden skin, drugi skin. Wszystko tutaj widać, praktycznie całą wioskę, do samego końca. Ja bym to kiedy... Nie możemy dopuścić, żeby on nas obserwował i nas wykańczał. Ale wiesz co, ja bym tutaj przychodził co jakiś czas i sprawdzał, kogo to w ogóle jest, czy ktoś tutaj przebywa w ogóle. Bo jak nie, to bym sobie to przygarnął, to całkiem... Kurde, że jak się spluł, to całkiem fajnie wygląda. Z zewnątrz, mi się to podoba. Zaraz musimy iść zbejrzeć, ja jeszcze idę to zobaczyć z tego. Ty, mi się to... słuchaj. Tu w ogóle dyszcz leje. Pyrsi, jak to się mówi, pyrsi. Na ciebie wypadało zajść, zobaczyć, czy coś się zmieniło tam, pamiętasz, takie komnaty były? U Herobrine'a? Czy co? No, ciekawe, czy coś tam się zmieniło, bo jeśli to powstało, to... To tam to by się coś zmieniło, tak? Albo tam to jest zniszczone, albo no... Ty, ja tak no, taką drogą dedukcji, tak by wychodziło w sumie. Kurde, ale no stary, ja nie wiem co z tym. Musimy jeszcze i zobaczyć to zejście, co tam było. No właśnie, ale fajnie no, to wygląda. Szczerze, jakby to było niczyje, to ja bym sobie to przygarnął. Bym sobie zrobił tam domek. Pozdro dla kumatych. Jeżeli ktoś widział odcinek Mateusza, to... Co? No to co nie... się tak śmiejesz? To co? Nie ja byłem. A? Moi drodzy, to właśnie, ja jeszcze raz przypominam, jeżeli chcecie zobaczyć, co się stało z moim domkiem, także... Po moim filmie oczywiście, po moim filmie, nie teraz. Po moim filmie wbijcie do Mateusza. I zostawcie mu tam łapeczkę w górę, jakiś komentarz. Napiszcie, fajnie. Pozdro od Wojciniego. O! Każdy, kto tam wchodzi, pisze pozdro od Wojciniego, a Mateusz im przypina serduszko. Chodź tutaj. Gdzie? Stój tutaj, no. Stoję, tu, stój, no. No. Co? Poczekaj. No widzę twój nick, no. No wejdź tutaj do mnie. Do ciebie, no? No nie mogę. Chodź. No, chodź. Nie mogę, co zdrzyś? No, chodź. Ty nie niż mu tu nic! Ty żeś tu kobla postawił! No może się wtrynił! Ty żeś tu mu kobla dał! Nie! Cisza! Kurde obraz, dawaj tego ten! Szybko, naprawiaj to! Napraw to, bo to kurde... Jak to się robi, tak? Jest, ja mam czaszkę! Nie, tam był Wider, tu była czaszka! Aha, dobra! Szybko naprawiaj! Jest Wider, był! Kurde, bele! Ja mam Widera, miałem! Czaszkę mam, dobra, jest zrobione! Stop! Kurde, nie. Drugi raz, jesteś jakiś bęcwał. Dobra, szybko. No szybciej, bo ktoś przyjdzie. Ja, stój! Dobra, uciekamy z dobra, chodź. Chodź, ty, musimy sprawdzić to przejście. Schody. No wiem, widziałem schody. Już je. Widziałem już je właśnie. Schodź tam. Dobra. Bo to schodzi na dół. Czyżby jakieś tajne przejście do kolejnej bazy tajnej Herobrine'a? Ty, ale nie poręczne są te schody. Kurde, bele, już mnie kita bolą. Kita cię bolą? No bo takie są jakieś dziwne, ktoś się... Jakieś zrobił takie, zamiast schodki tutaj normalnie, to dał jakieś takie pukstaki. Albo takie, albo to, ale do w ogóle ale do czego to właśnie! Wchodzi? Może to jest właśnie nieskończone, nie, to jest... Tunel. Tunel? Ja. Co, do tunel czego prowadzi? Nie. Są jakieś moby? No nie wiem. Nie, na razie nic tu nie ma. Dobra. Ja, kurde, ja schodzę. Jesteś? Co tam jest? No właśnie nie wiem, zaglądam. Idę zbejrzeć. Idź zbejrz? Ja idę za tobą. Uważaj. Dobra, ja celuję z łuku. Idź tam, jak ktoś się napadnie, to strzelę. Najwyżej ci w łeb strzelę. Ty za jakieś na jedną kratkę. Uwaga, strzelam! Ała. Ty. Co? Ty, co gdzieś na powierzchni jesteśmy, bo deszcz zaczął słyszeć. Zacząłem słyszeć deszcz. Słyszeć deszcz zacząłem. Co ty zrobiłeś? Ty, co jest? Pa. Ale jaja, pokaż mi. Co, jak ty to robisz? No, kliknij w to. Wyjdź. Jak kliknąć? Mam stanąć? Ale jaja, ty czołgać się można. Ty, tu jest kolejne. Otwieraj, stary. Woda. No to wypłyń.
Ile tam jest do powierzchni daleko? Bo ja nie wiem, jaki łyk powietrza nie zabrać. Wychodź. Nie wychodzić? Jest, uwaga. Dobra, nie wychodzę, czekam. O, widzę go, widzę go. Zdegradujemy go. Strzelaj do niego, strzelaj do niego. Jest, leży. Dobra, uwaga. Dobra, możesz wypływać. Teren czysty, jak widzę. Aha, ja myślałem, kurde, jak powietrze nabrałem tu, stary, a tu jest klapa. Klipciu, za tobą. Klipciu, gdzie my jesteśmy, stary? O. No właśnie, ty, gdzie jest domek? Nie wiem właśnie, gdzie jest domek. To jest chyba druga strona góry. Ty, no właśnie, no. Kurde. Ty to dobrze mówisz. Czekaj, coś mi tutaj śmierdzi. Mój nos coś tutaj wyczuwa, jakiś smrodek. A ty masz duży nos. Ja mam duży nos, o, ja mam nos jak Pinokio prawie. Mura, uważaj. Gdzie jestem? No, obserwuj to. Ty kamy są? Właśnie nie wiem. Czekaj, domek powinien, jak wychodziliśmy tak, to tu powinien być domek. Tutaj powinien być nasz... Zaraz zamek się powinien ukazać. Nasz. Zaraz się powinien nasz zamek ukazać. Ty obejdźmy tą górę dookoła, stary. Dobra. Gdzieś to musi być. Kurde, no nie, zgubiliśmy się. Myśli. Tu są lamy. Jest, widzę swój posąg. Jest, buzie. Dobra. Pięknie, dobra, już wiem, gdzie jesteśmy, także możemy się, moi Mateuszu, pożegnać z naszymi telewidzami, przed naszymi słuchaczami tutaj. Przed naszymi słuchaczami, przed tymi fotoodbiornikami. Także, moi drodzy, już nie zabieram wam więcej czasu. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, do jutra. Nara!